katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Jak zostało dokonane zwiastowanie? Święty Łukasz opisuje przebieg zwiastowania w następujących słowach. Posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które nazywano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedłszy do niej anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. A ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowo Jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i synem Najwyższego nazwany będzie, a królestwu jego nie będzie końca. A Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie? I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zaciemni, a oto Elżbieta krewna twoja i ona poczęła dziecię w starości swojej, bo nie masz nic niemożliwego u Boga. I rzekła Maryja: Otom ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.